Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w kolejnej sesji. Zagrajmy w KO Challengers, albo po prostu Kangurek KO 2 na PSP. Ale nazwijmy tę grę tak, jak ona się nazywa, czyli KO Challengers. W poprzedniej sesji w tym let's playu poznaliśmy fabułę tej giereczki. Przeszliśmy przez pierwsze parę lokacji, głównie przez Bobrowy Las. W zasadzie przez kolejne odłamki Bobrowego Lasu lub po prostu... Zresztą będziemy mieli zaraz spis lokacji, to zaraz będę mógł wam je dokładnie przedstawić. Poznaliśmy fabułę tej gierki. No i co? Skończyliśmy na tym, że zakończyliśmy pierwszy segment gierki, gdzie oczyściliśmy praktycznie tam leśne lokacje. I teraz będziemy mieli podróż do zupełnie innej lokacji, więc udajemy się teraz tutaj. Dokładnie tak, czyli do pociągu. I jedziemy z koksem. Zimowa wioska. Ukończyliśmy tak, jaskinię szamana, gdzie mieliśmy konfrontację z tytułowym szamanem. Mieliśmy spływ, mieliśmy wielkie drzewa, mieliśmy ucieczkę i mieliśmy Bobrowy Las, którego wyjątkowo nie udało mi się zrobić na 100%, gdzie zwykle te plansze udaje mi się robić na 100%. Tak więc zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Mamy zaliczone tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć poziomów. Więc czas na kolejne poziomy i powiem tak, chcę zrobić dotąd, do stacji. Ponieważ po stacji już będziemy mieli ten oto fragment gry zaliczony, czyli kolejne 5 poziomów. A potem zostaje nam kolejne poziomy, które będziemy mogli sobie zwiedzić. I tutaj mamy już nowe poziomy, które na nas czekają, ale spokojnie, do nich przejdziemy later. Tak więc zimowa wioska. O, zimowa wioska, let's go! Ło, ale mnie coś gardziołko boli, powiem wam szczerze. Coś mnie boli gardziołko. O, i z bardzo fajnym soundtrackiem, kurde, zaczynamy. Bardzo spokojny soundtrack, bardzo go lubię. Za dzieciaka również go lubiłem. Więc teraz pozwólcie, że się wyciszę, a wy posłuchajcie sobie tej świetnej nutki. Ogólnie graficznie ten poziom bardzo ładnie wygląda, soundtrackowo również. I zapomniałem wam powiedzieć, że jeszcze poprzednim razem, kiedy przechodziliśmy sobie tę giereczkę, to udało nam się zdobyć też upgrade, który pozwolił nam na dłuższe latanie, czyli właśnie coś takiego. I wyjątkowo w KO Challengers, zamiast w wersji normalnie PC-towej, gdzie było za 50 gwiazdek, to tutaj mieliśmy wyjątkowo za 60 z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. W miejscach, gdzie jest lód, nie będziesz mógł się zatrzymać. Pamiętaj też, że nie możesz używać podwójnego skoku. No Kao, powiem ci szczerze, że ty wcale nie jesteś straszny, więc nawet nie próbuj być straszny, bo ci po prostu to nie wychodzi. Ile razy ja ci mam to powtarzać? Kangurze jeden. Powiem tak, jestem wręcz zdumiony tym, jak przyjął się pierwszy odcinek z KO Challengers, bo ja to ogólnie nagrywam w dzień, kiedy wypuszczony został pierwszy odcinek, czyli dokładnie 2 stycznia tego roku 2021, więc bardzo jestem zaskoczony i szczerze się cieszę, że KO, że tak powiem, został przez was pokochany w moim wykonaniu i mam nadzieję, że seria będzie oglądana cała do końca, taką przynajmniej mam nadzieję, ponieważ chcę się postarać, byście wy mogli czerpać satysfakcję z tej serii. I tutaj mamy malutką różnicę względem Bobrowego Lasu, bo jak wiecie, w Bobrowym Lesie mieliśmy bobry, które nam otwierały chatkę i dawały monety. No tutaj mamy zupełnie coś innego, bo dokładnie mamy misia, który sobie śpi i daje nam monetę. Zresztą będziemy mieli to samo tutaj. Proszę bardzo, śpiący misiek daje nam monetę. Szkoda trochę, że nie bobry, no ale nie można mieć wszystkiego. Sekwencja, której nie lubiłem za dzieciaka, aczkolwiek zaraz o niej opowiem, dlaczego jej nie lubiłem. Najpierw sobie poeksplorujmy trochę i zbierzmy co nasze, ponieważ chcemy zrobić tę gierkę na 100%. Na 100% jak prawdziwi profesjonalni youtuberzy, prawdziwi profesjonalni gracze, więc let's go, lecimy z koksem.
nie lubiłem nigdy tej sekwencji, dlatego że po prostu zawsze odnosiłem wrażenie, że nie wiem, jest ona jakaś taka za trudna. Plus nie wiem dlaczego w tej wersji z kolei mam coś takiego, że jak w wersji PC-towej mogłeś naparzać tak tym przyciskiem, żeby po prostu tyle szyszek wylatywało, to tutaj odnoszę dziwne wrażenie, że jakby był tutaj jakby limit na te szyszki. Jak w poprzedniej wersji, czyli w wersji PC-towej nie było tego limitu, tak tutaj jest limit. No i oczywiście nie mogę mówić o tym, że zawsze mnie ten łowca trafia. Nie Hunter, tylko łowca. Wyjaśnijmy sobie, Hunter zupełnie inaczej wygląda. Nie wiem czemu tam tego typa na loading screenie Hunterem nazwałem. Nie wiem dlaczego. Nie wiem co autor miał na myśli, w tym wypadku ja. Więc pozwólcie, że nie będę już się kompromitował i na spokojnie polecimy tam, żeby po prostu poziom przejść. Ogólnie KO 2 nie jest w sumie jakoś taką długą gierą, tak więc nie nastawiałbym się na długą serię. I kuźwa mać, co jest grane? KO, nie odpierdzielaj głupot, proszę cię. Musimy uważać po prostu na tego typa. Musimy uważać na niego bardzo, ale to bardzo dlatego, że... No właśnie... Kurde! Byłem blisko. Trzeba tu skoczyć... Albo trzeba skoczyć w momencie, kiedy on nie strzela, albo po prostu... zaorać go w jakiś sposób. Dobra, runda, kolejne frajerze. Ale to było śmieszne. No i tak właśnie tego łowcę trzeba wykończyć, jak sami zresztą widzicie. Trzeba go tak namierzyć i go łukiem pocisnąć. W sensie jakim łukiem? Bumerangiem. Co ja gadam, kurde. Łuk z bumerangiem pomylić, wiesz ty co, Michał? Wstydziłbyś się. No i oczywiście najlepiej uwaga też na pajączki, bo one też były bardzo denerwujące i ja ich nigdy nie lubiłem za dzieciaka. Zawsze w ogóle ta sekwencja tego poziomu powodowała, że ja bardzo mocno rage'owałem, dlatego że raz nie potrafiłem walczyć z łowcą, dwa po prostu pająk mnie doprowadzał do szewskiej pasji. A teraz polećmy na drugą stronę. Dokładnie w taki oto sposób. Bierzmy co nasze. Zbierzmy oczywiście monetki. Tutaj mamy ogromną klatkę, w której to podejrzewam, że siedział ten misiu, ten mały słodki niedźwiadek. Aczkolwiek z drugiej strony ciężko mi byłoby w to uwierzyć w momencie, kiedy by siedział ten niedźwiadek, bo spójrzmy na to, że ten niedźwiadek jest malutki i no raczej wątpliwe jest to, że on by tam siedział. Przynajmniej ja tak uważam, wątpię w to, że on by tam siedział. A teraz lecimy z powrotem w tamtą stronę, dlatego że tam mamy dukaty. A dukaty są, jak wiecie, bardzo ważne. Nie ma tak, że one nie są ważne, że one są mniej ważne. One są bardzo ważne i musimy po prostu je zbierać. Musimy je uzbierać. Coś czuję, że po prostu po tym let's playu będę miał chore gardło, ponieważ zadrę sobie głos. Ale ja lubię prowadzić let's playe w momencie, kiedy jestem pełen energii. Dlatego też to chcę robić, bo ja nie chcę zamulać na let's playach. Lubię robić let's playe na spokojnie, ale nie lubię w nich zamulać. No, frajer zginął. W sumie to nawet nie trzeba dużo na niego ten... Nie trzeba dużo na niego strzału, że tak powiem, wylewać, no czy nawet nie chcę powiedzieć, że wylewać, ale po prostu nie trzeba dużo w jego strzałów ładować. To chciałem powiedzieć. Z jakiegoś powodu nie wiem czemu chciałem powiedzieć wylewać. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z dzieciństwa, no to tak jak mówię, nie lubiłem bardzo łowcy tutaj w tym poziomie. Nie Huntera, a łowcy, tylko tego, wiecie, z gnatem oraz pająków. To były takie przeszkody, które zawsze powodowały u mnie złość, kiedy przechodziłem tę gierkę. I ta w ogóle sekwencja troszeczkę mi się wydaje, że jest takim... No, wiecie, dla was to jest tylko dziurka, nie? Dla was tutaj jest tylko dziurka, gdzie jest druga skała pokryta śniegiem. A mi to trochę przypomina jakby sekwencję z Kangurka KO 1, gdzie coś podobnego było również. No i mamy, kurde, HP odnowione. Więc możemy lecieć dalej. I tak mogę tutaj zaryzykować i mówić HP, dlatego że nie mamy tutaj żadnych punktów zdrowia.
W sensie punkty zdrowia mamy, ale nie mamy tutaj licznika żyć. Więc tutaj nie mamy czegoś takiego, że zdobędziemy, nie wiem, 8 życie, 9 i jak stracimy tyle żyć, to game over. W tej gierce nie ma czegoś takiego. Ta gierka po prostu nie... No nie istnieje coś takiego jak game over w tej gierce, okej? Dobra, i rzucamy w niego. Frajerze, giń! Idź strzelać gdzie indziej. Idź strzelać z ucha, kurcze pieczone. No i dobrze, bardzo dobrze. Wróżka została tutaj, znaczy pfu, wróżka. Została, w każdym razie mamy naszą pszczółkę uratowaną. Naszego świetlika, który tutaj nam otworzy działko. Proszę bardzo, i teraz z tym działkiem oczywiście musimy unicestwić te oto balony, ponieważ czemu by nie? Tym razem nie mamy dwóch, tylko trzech, więc jak nie z tej, to z tamtej strony będą napierdzielać, co nie? Bardzo problematyczna sekwencja to będzie, już to od razu mogę wam powiedzieć. No to już mogę od razu powiedzieć, że to będzie bardzo problematyczna sekwencja, dlatego że tutaj... Nie wiem, spróbuję jeszcze strzałkami poruszać, ale wątpię w to, że się uda. Ale kurde, widać, że w wersji na PSP tutaj nie możemy sobie za bardzo maszować przyciskami. W sensie, dobra, może nie maszować, ale chodzi mi jakby o to, że nie możemy tak spamić. Albo ja mam problemy z moim padem, albo tak faktycznie jest. O, oczywiście, no kurde, jak żeby inaczej, no frajer musiał tutaj poczekać, co nie? Nie mógł sobie już po prostu darować biednego kangurka, kurde, pastwisz się ciągle nade mną. Dajże mi święty spokój, gościu, i zajmij się sobą. Nie masz, kurde, dzieci ani żony. No, jeszcze tutaj możemy bumerangiem ich pocisnąć. Kolejny pająk. Dawaj, chono tu. Te pająki też mi bardzo przypominają Spyro Riptos Rage. Dla niewiedzących Spyro 2. Albo Gateway to Glimmer. Gdzie były takie też balonowe pająki, które trzeba, Spyro musiał zabić. Przepraszam, pokonać, bo to gra dla dzieci, a nie wolno takich rzeczy jak zabić mówić. Bo to jest gra dla dzieci. To jest trochę takie głupie dla mnie, no ale okej, no wiadomo, są osoby młode, które mogłyby nie wiedzieć, co to znaczy, albo po prostu, wiecie, taka ochrona tych młodych osób by nie wiedziały, co to znaczy słowo zabić. No ale no, ja lubię mówić zabić, no ktoś może lubić mówić, że unicestwić, no. Do wyboru, do koloru. Wolny kraj. Że tak powiem, żeli papą. A teraz lecimy z koksem. Łowco, spieprzaj mi kurde stąd. Bo mi tylko denerwujesz. Serio, ja kiedyś, jak byłem mały, to miałem naprawdę takie problemy z tymi sekwencjami, gdzie on występował, że to jest naprawdę hit. Okej. Zbierajmy co nasze. No to mi się już za bardzo nie podoba, bo prawdopodobnie zginąłem niedaleko checkpointa. No coś czuję, że dzisiejsza sesja będzie pod względem faili bardzo ciekawa. Ale to wszystko przez to, że przed tą sesją jakby grałem sobie w Super Mario 64. Więc jakby dużo wyjaśnia. To wszystko jakby jest wyjaśnione w taki, a nie w inny sposób. A teraz poczekajcie chwilę. Dobra, jestem. I jedziemy z koksem. Dobra, to są wszystkie pająki już. A nie ma tu może jakiegoś tego serduszka, które by mi wyleczyło żyćko? Nie, nie ma. Kurde, szkoda. No, więc mamy już go pokonanego, tego łowcę. Teraz uwaga.
Skok, skok, skok. Wait, what? Dobrze. Co? Ty już tutaj? Wszędzie cię pełno, ale już niedługo. No. Ciekawe, dlaczego mnie jest pełno. Może dlatego, że nie wiem, że właśnie ścigam ciebie, panie Hunterze? Kurde, co jest grane? O, w ogóle nawet nie wiedziałem o tym, że kiedy tutaj przyjdziemy, to kraty tutaj opadają. Ciekawe. To tego nawet nie wiedziałem, powiem szczerze. Okej. Oj! Dobra, spójrzmy na to. Czy tutaj coś mamy? Nie, nic poza tym już nie mamy, więc możemy sobie chyba iść dalej. Okej. Muzyka tutaj również jest kultowa, jak i po prostu sama sekwencja, że Hunter się pojawia i chce tutaj zatopić jaskinię. Bardzo na plus moim zdaniem. Lubię coś takiego. No, tutaj będziemy mieli chyba trochę czasu, żeby pozbierać co nasze. Przynajmniej ja się będę starał zbierać wszystko. Dobra, tu mi niestety nie wyszło. Ale teraz mi się powinno udać, bo teraz będę miał trochę więcej czasu, ponieważ tutaj się skupiłem na tych rzeczach. Kurde, nie tak. Dobra, skip. I lecimy z koksem. Auć. Dobrze, dobrze, dobrze. Yes. Yes, yes, yes. Oh yes. Kurde, nie! Szybciej! Szybciej, szybciej! Szybciej, 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 szybciej!